Jako prezes Fundacji imienia Janusza Kurtyki serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie z cyklu Historia, Prawda, Teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? Jak to się stało, że wielkie dzieło Rzeczpospolitej Obojga Narodów potwierdzone w Konstytucji 3 maja dziś bywa kontestowane, zwłaszcza na Litwie? Co oznaczało dla obu państw kształtowanie świadomości narodowej w XIX wieku? Jak zaborca rosyjski wykorzystywał ten proces do antagonizowania obu narodów? Polityki obu państw różniły się w międzywojniu z uwagi na konflikt o Wilno. W czasie II wojny światowej Litwa miała odmienny stosunek do hitlerowskich Niemiec niż Polska. Do czerwca 1940 roku pozostawała niepodległa, a okupacja niemiecka była łagodna. Z kolei okres powojennej historii miniujemy tak samo. To czas okupacji naszego terytorium przez Sowietów w różnych formach prawnych. To, co dziś jest dla nas najważniejsze, to budowa trwałej relacji na wschodnich rubieżach NATO i Unii Europejskiej. Poniekąd jest to powrót do korzeni. Znów jesteśmy razem, w silnych brokach politycznych i wojskowych. Pan z Litwy i po polsku nie pojmuje wcale. Ja myślałem, że w Litwie to wszystko Moskale. O Litwie, dalibóg, mniej wiem niż o Chinach. Słowa Kamerjunkra z mickiewiczowskich Dziadów pokazują, jak trudne, skomplikowane są wzajemne relacje polsko-litewskie. Że ciągle o sobie bardzo niewiele wiemy, a przecież to nasi najbliżsi sąsiedzi. Sąsiedzi, z którymi połączyła nas wielowiekowa historia. Zapraszam na najbliższą debatę Instytutu Janusza Kurtyki. Debata pod tytułem Relacje polsko-litewskie, a trudne sąsiedztwo w XX wieku. Będę prowadził tę debatę Adam Chlebowicz z Instytutu Pamięci Narodowej.